Dzisiaj kolejne nagranie z cyklu Filary Miłości. Dzisiaj chcę poruszyć, zgłębić szerzej temat odwagi. Ktoś wykazał się niesamowitą odwagą. Trzeba mieć odwagę, żeby zrobić coś takiego. Często odwaga kojarzona jest z męstwem, rycerstwem, stawaniem w obliczu zewnętrznego niebezpieczeństwa, zachowaniem wykraczającym poza zwykłe, codzienne doświadczenia. A czy tak jest w istocie? Czy tylko na tym polega prawdziwa odwaga? Czy odwaga zawsze nam służy? Jak się przyjrzymy bliżej zjawisku odwagi, zauważymy, że każdego dnia stajemy w obliczu różnych decyzji oraz sytuacji, w których odwaga przy asyście naszych wartości i intencji odgrywa rolę pierwszoplanową. A jak często ty w swoich codziennych sprawach wykazujesz się odwagą? Znalazłam takie ciekawe określenie, czym jest odwaga, w książce o sztuce miłości Erycha Fromma, który napisał: na to, aby być kochanym i kochać samemu, trzeba odwagi, uznania pewnych wartości za godne najwyższego zainteresowania oraz wytrwałości w ich kultywowaniu. Z tego cytatu wynika, że do praktykowania odwagi potrzeba ustalić sobie wartości, jakimi chcemy się kierować w życiu i konsekwentnie je realizować, z czym ja stanowczo się zgadzam. Jest jednak jeszcze jeden ważny element, który często staje na drodze do realizacji tych wyznaczonych działań, a jest nim mianowicie strach. Więc odwaga to działanie mimo wewnętrznego strachu. Więc nasze rozważania powinniśmy skierować w stronę umiejętności radzenia sobie z pojawiającym się lękiem. Można by rzec, że odwaga jest świadomością, że istnieje coś ważniejszego niż strach, czyli że odwaga jest ponad strachem. Podobnież John Wayne powiedział, że odwaga to stan, w którym mimo śmiertelnego przerażenia i tak wskakujesz na siodło. Zastanów się, jak często ty pokonujesz wewnętrzny strach i wykazujesz się odwagą. Po co w życiu nam jest odwaga? Myślę sobie, że żeby żyć, potrzeba odwagi. Żeby codziennie podejmować różne decyzje, uśmiechnąć się do życia, często po prostu potrzeba odwagi. Trzeba odwagi, żeby spojrzeć w oczy sobie lub drugiej osobie. Trzeba odwagi, żeby otworzyć swoje serce na siebie samego, ale też na innych ludzi. Potrzeba odwagi w realizacji swoich planów i marzeń. Obserwując małe dzieci czy naturę, zauważam, że wykazują się oni dużą odwagą. Powiedziałabym, że są pełni miłości. Dzieci z odwagą i radością poznają świat. Odważnie, bez zahamowań, podchodzą do nowych doświadczeń. Z naturalną swobodą podejmują swoje decyzje na miarę własnych możliwości i potrzeb. Wynika to zapewne z braku lęku. Z czasem, w toku życia i warunkowania do kolejnych doświadczeń, narasta w nas lęk związany z różnymi doświadczeniami, czasami trudnymi.
i tym samym maleje odwaga. Czasem można pomylić odwagę z lekkomyślnością, brawurą czy jakąś desperacją. Działania na szkodę swoją lub innych istot, narażające swoje życie lub życie innych ludzi, jest podszyte lękiem, chęcią może ucieczki, odreagowania. To jest bardzo pozorna odwaga, bo ona wynika z lęku przed życiem. Ona wynika z braku miłości, z rozpaczy. A odwaga rozpaczy jest przeciwieństwem odwagi miłości. Dlatego tak ważne są wartości, które ukierunkowują odważne nasze działania. A co dzieje się, kiedy w życiu brakuje odwagi? Z tego, co dotychczas powiedziałam i co udało mi się tutaj zgromadzić, wynika, że odwaga jest postawą życiową, dzięki której możemy realizować się w życiu na każdej płaszczyźnie. Analogicznie, jeśli brakuje odwagi w naszym życiu, blokujemy swoje możliwości i potencjał, w konsekwencji czego maleje nasza efektywność, zadowolenie z życia, szczęście. Pojawia się w dalszej perspektywie apatia czy depresja. Dlatego tak ważne jest pielęgnowanie i rozwijanie umiejętności korzystania ze swojej odwagi. Jeśli w odwadze chodzi o panowanie nad strachem, a nie o brak strachu, to może można się nauczyć korzystania ze swojej odwagi. Najważniejsze to jednak wiedzieć i pamiętać, że odwaga jest częścią naszej natury, więc teoretycznie nie musimy się jej uczyć. Wystarczy, że sobie o tym przypomnijmy. Odwaga jest w nas jako istotach żyjących, które są częścią natury, wszechświata. Potrzebujemy sobie jedynie o tym przypomnieć oraz poprzez pracę z zarządzania lękiem wprowadzić nawyki odważnego postępowania do swojego codziennego życia. Możemy traktować trudności, porażki i zmartwienia jako próbę naszych sił, z których wyjście czyni nas silniejszymi. W ten właśnie sposób można nauczyć się praktykowania odwagi poprzez zarządzanie lękiem. Praktykowanie odwagi zaczyna się od drobiazgów życia codziennego. A jak dziś w Twoim życiu przejawiła się odwaga? Reasumując to, co do tej pory powiedziałam, odwaga jest postawą życiową działania mimo pojawiających się trudności, na przykład lęku, w połączeniu z ustalonymi wewnątrz siebie wartościami i konsekwentnym ich realizowaniem. Pamiętaj, drogi przyjacielu, odwaga jest częścią Twojej istoty. Zawsze wykazujesz się odwagą i zawsze będziesz. To Ty sam decydujesz, w jakim zakresie pozwalasz przejawić się odwadze w swoim życiu. Mając panowanie nad strachem. Co zazwyczaj w Tobie budzi strach? Czego dziś potrzebujesz? Do czego dziś potrzebujesz więcej odwagi?
w jakich obszarach życia najbardziej dziś potrzebujesz odwagi. Cokolwiek robisz i gdziekolwiek jesteś, zawsze możesz wzmocnić w sobie poczucie odwagi, na przykład poprzez powtarzanie pozytywnych myśli w tym kierunku. Na przykład takich. Jestem pełna, pełny odwagi, mimo różnych trudności. Jestem pełny, pełna odwagi, mimo pojawiającego się lęku. Z odwagą podejmuję ważne dla mnie decyzje. Z odwagą pokonuję swoje słabości. Z odwagą realizuję swoje zamierzenia. Z odwagą wypowiadam swoje poglądy. Z odwagą otwieram się na siebie i moje możliwości. Z odwagą otwieram moje serce na miłość. Odwaga towarzyszy mi w moim życiu. Z odwagą daję i przyjmuję miłość. Dzięki odwadze mogę być w pełni sobą. Odważna postawa jest moją siłą. Czuję, że w głębi jestem przepełniony, przepełniona odwagą, nawet jeśli czasem nie umiem jej okazać. Z każdym dniem moja postawa wobec życia jest coraz bardziej przepełniona odwagą. Przyjmuję wyzwania, jakie daje mi życie. Dzięki nim krok po kroku staję się jeszcze bardziej w swojej mocy. Staję się coraz bardziej silniejsza, silniejszy. Tyle o odwadze. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego. Zachęcam do zgłębienia odwagi w swoim życiu. Postawy odwagi, jak ona w Twoim życiu się przejawia. I czego potrzebujesz, żeby jeszcze bardziej z odwagą i podniesioną głową przemierzać przez życie z uśmiechem i radością i swobodą. Życzę Ci, przyjacielu, dużo odwagi i wielu refleksji. I do usłyszenia w następnym filmie. Pozdrawiam.